Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Nie znamy lepszego sposobu na jego uczczenie niż pomoc naszym braciom mniejszym. Z identycznego założenia wyszli uczniowie zespołu szkół technicznych, którzy do lokalnego schroniska przywieźli koce dla jego podopiecznych. Już rok temu pierwsza była taka akcja, przy pierwszych takim przeglądzie w zespole szkół technicznych w internacie okazało się, że mieliśmy materace. W tamtym roku poszły materace, a teraz mówię, dzisiaj jest Światowy Dzień Zwierząt, no to szybciutko sprawdziliśmy, że w magazynie mamy, zalega nam około 150 kocy, których już tak naprawdę nie użyjemy. No i co, szybka akcja, młodzież i jesteśmy tutaj, wiadomo, no. Tym zwierzętom jest ciężko, nam do niczego to nie jest potrzebne, a tu na pewno się przydadzą. Młodzież przede wszystkim chce pomagać. I u nas nie tylko my, u nas też mocno działa wolontariat, zbiera oprócz tego karmę dla zwierząt. A my po prostu tutaj dzisiaj pojawiliśmy się, taki, jak to mówię, szybki strzał. Udało się zadowolić tutaj, mam nadzieję, że to wsparcie się gdzieś tam przyda. No i też cieszę się, że ta młodzież też fajnie w tym uczestniczy. Nie pozostaje nam naprawdę już nic innego, jak tylko wyrazić szacunek młodzieży i kadrze popularnego mechanika, którzy nie pozostają obojętni na potrzeby zwierząt. Do samego schroniska w Szczecinku zaś niedługo wrócimy, by przedstawić szczegóły akcji, którą placówka prowadzi wraz z jednym z lokalnych sklepów wielkopowierzchniowych.